Dzień dobry, nazywam się Kasper i przyjechałem tutaj z Norwegii, gdzie mieszkam na wakacje. I dzisiaj zdałem egzamin państwowy na prawo jazdy. Chciałem bardzo podziękować panu Adamowi i mojej mamie, pani Gosi. I chciałem bardzo serdecznie polecić szkoły jazdy Kursant, którzy wyuczyli mnie, że zdałem dzisiaj mój egzamin. Super, ja ci gratuluję, Kacper. Też miałem przyjemność z tobą pojechać tam chyba na egzaminie wewnętrznym, prawda? Teraz miałeś jeszcze jazdę taką rozgrzewkową przed egzaminem. Wiem, że część tej trasy egzaminacyjnej też przejechałeś na tym egzaminie państwowym, także to jest fajne, bo tak na świeżo przypomniany temat został przez instruktora tutaj, przez pana Sławka. No, także ja ci gratuluję i ten egzamin był trudny dla ciebie, jak ty sądzisz? Teraz z perspektywy, tak na zimno. Egzamin był... Bardzo się stresowałem przed egzaminem, lecz jak już wyjechałem na ulicę, to jechałem po miejscach, które znałem, które już miałem w pamięci, już tam pamiętałem niektóre zasady, gdzie trzeba być bardziej uważnym, więc naprawdę poszło bardzo dobrze. To fajnie, bo takie ogólne zasady przepisu ruchu drogowego to wiadomo, że się zna i trzeba je umieć wykorzystać w każdym momencie, w każdym miejscach, nie tylko te, które się zna, bo one ogólnie obowiązują, ale fajnie, przyjemnie, jak już ma się obeznaną strefę egzaminacyjną i się tak większy spokój ma, prawda, na egzaminie. Dokładnie. Fajnie, Kacper, jeszcze raz wszystkiego dobrego, powodzenia i mam nadzieję, że następnym razem przyjedziesz z Norwegii swoim samochodem, co? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.